no wypuśćcie mnie! Ja pierdzielę, mogłem tak nie cisnąć po tym pasacie, bebie! Żartuję, przecież wy tu wy wszystko uwierzycie, nikt mnie nie porwał, a po pastuchu będę cisnął. No i też w dzisiejszym filmie nie jest to przecież Volkswagen T5 ani T6, tylko francuska maszyna, no to jak fani Passata B5 mogliby mnie Francuzem uprowadzić? No chłopie, ale szczerze mówiąc to tak średnio znam się na busach, chociaż w tym przypadku już na pierwszy rzut oka widzimy, że nie jest to taka normalna budżetowa flotówka. Taki wóz może bardziej dla kogoś, kto prowadzi swój taki jakiś mniejszy biznesik, jakiś sklep. W ogóle ten samochód jest na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Jedzie by takie flotóweczki, no to zazwyczaj białe, bez alufelg, czarne zderzaki całe, ale nie polakierowane, a tutaj, panie drogi, tutaj jest nawet fotel podgrzewany, jest nawigacja, maszyna naprawdę fajnie się odpycha, nawet jak na busa. Powiedziałem, że egzemplarz bardziej skonfigurowany pod taki jakby mniejszy biznesik, jak ktoś sobie indywidualnie prowadzi. Mi się kojarzy taki wóz, jakbym, nie wiem, gdzieś w nocy po polu miał jechać bez świateł, z noktowizorem i przez granicę. Przewoził jakieś takie dziwne rzeczy. Nie, no ale wiadomo, że nie o takie biznesy mi chodzi. Chociaż jakby taki gabaryt do przewiezienia był leciutki, no to przecież lepiej byłoby się z gołębiarzem zaprzyjaźnić. Gdybyśmy podczepili coś lekkiego pod gołębia, no to ten przecież i tak to udźwignie. Cała grupa gołębi przekroczy granicę i bez przypału wyląduje. Dobra, to jest kanał motoryzacyjny, w dodatku z klasą. W dzisiejszym filmie postaram się wam przedstawić ten samochód z bliska. Pomierzymy go sobie raceboxem. Może i nawet zmierzymy wyciszenie oraz później skoczymy na próbę autostradową. A co to takiego jest? A Renault Trafic z 2017 roku, Energy, wersja DCI 145. Te busy na drogach widujemy bardzo często. Cieszą się one po prostu zainteresowaniem, bo nie są i nie były wcale aż takie drogie. Niektórzy oczywiście by wybrali jakiegoś Mercedesika, ale w zasadzie teraz busy Mercedesa to chyba mają też silniki Renault nawet, więc no... Kurczę, no jak wam mam busa przedstawić? Zazwyczaj to osobówki testuję, no mamy do czynienia z taką 5-metrową czarną larwą. Specjalnie nią przyjechałem tutaj pod ekspresówkę, by był taki busiarski klimacik może. Tak jak wspomniałem, maszyna ma prawie 5 metrów, waży prawie 1900 kg na pusto. Jest to wersja trójosobowa, blaszanka taka, blaszka. Ale jest to wciąż naprawdę kulturalny samochód do wożenia jakichś tam towarów. Proszę, Renault Trafic, a jakie tutaj mamy alufelgi? No w jakiejś korporacji, oj, to by się w Excelu tutaj nie zgrywało. A ten egzemplarz, proszę, taki troszeczkę inny, 18 cali, rozmiar opon 225x50. Tak jest z przodu i z tyłu, czarny lakier, tutaj takie z boku jakby orurowanko. No wiecie, zawsze to jakieś urozmaicone, fajnie auto wygląda, kamerka cofania. Hak też jest, no bus stworzony do pracy przecież. Ogólnie chyba jest to trzecia generacja Renault Trafica. I w zasadzie jest ona produkowana aż do dziś, tylko... Jakbyśmy dziś poszli na przykład do salonu, no to byłoby mniej więcej to samo, ale po dwóch czy trzech liftach, dwóch chyba. Ale wiecie co, jak testuję dla was AMG czy jakieś M-ki, to dla mnie to już jest takie w zasadzie normalne. To są auta do prezentacji, a tutaj to takie nawet wyzwanie. Bardzo jestem ciekaw próby autostradowej, co tutaj będzie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to wiecie przecież jak Renault Trafic wygląda. Proszę, takie olbrzymie mamy tutaj lampy, nie są to żadne LEDy ani ksenony, ale w jakim bardzo ładnym stanie ten samochód jest, nie był jakoś styrany na przykład na budowie czy coś takiego, 120 chyba 6000 km przebieg, nie napracował się jeszcze w żytku, proszę, tutaj chromiki, emblemat też chromowany. Ładnie to wszystko wygląda. Tutaj fragment polakierowany, tutaj nielakierowany, światła przeciwmgłowe. Wloty z przodu są tutaj prawdziwe. W takich autach rzadko kiedy spotykamy się z jakimś takim oszustwem. Zazwyczaj są one prawdziwe, chociaż widziałem transity, że chyba oryginalnie wychodzą z atrapą wydechu z tyłu. Plus tereczka w kolorze nadwozia też wcale nie jest to takie oczywiste. Dobra, co, zajrzymy do tyłu. Do tyłu można się dostać na dwa sposoby. Proszę bardzo, dźwięk. Nie, testuje się w ogóle dźwięk tej zamykania z tyłu. Jak gelenda.
prawie. Drzwi z tyłu, proszę, plastik, klameczka, blacha, no i tutaj takie oto zaślepeczki. Tak, tutaj jest z tyłu, może to też sobie otworzymy. A łatwo, delikatnie. Kurczę, ale patrzcie, 126 tysięcy kilometrów, a to wszystko wygląda tak. Ten samochód wydaje mi się, że naprawdę tak na poważnie nie przepracował się jakoś w życiu wybitnie. Ale wiecie, może też dlatego, że właśnie nie była to jakaś tam flotowa. Może ktoś sobie prowadził wcześniej sklep jakiś i chciał na przykład, by jego bus wyglądał troszeczkę inaczej, troszeczkę ładniej. Był też troszeczkę szybszy, no w takich trafikach możemy mieć nawet silnik diesla o mocy 95 koni mechanicznych. Tutaj koni jest 145, ale o silniku później. No, busiarsko normalnie. Aha, tutaj wam nie pokazałem, proszę, tutaj jeszcze są takie drzwi przesuwane. O, cyk. No i tutaj można, nie wiem, o właśnie, jakiegoś pasaciarza wrzucić, na przykład jakby z francuskie.pl ekipa przyjechała, no to pan tutaj Passata chwalił, zapraszamy na bajerkę do tyłu, na backstage. Proszę bardzo, jest to wszystko z twardego plastiku, ale nie, to przecież liczy się w busie, że tam, nie wiem, tu nawet delikatnie tam czy coś skrzypnie, czy coś. Liczy się to, że na przykład tutaj mamy bardzo duży schowek z taką kieszonką, tutaj mniejszy kolejny, głośniczki, radyjko gra, na trasę spoko. Nawet jakieś takie urozmaicenie, beżowy plastik, chromowana klameczka. No i kabina pasażerska w pełnej krasie, proszę bardzo. Dywaniki też takie ryflowane, troszeczkę jakby mercedesowskie. Taki tutaj stopień, to w ogóle jest jak nowe prawie. Busen jest trzyosobowy, tutaj taka mini kanapka na dwie osoby. No i tutaj miejsce kierownika tego pojazdu. Szofera? Tak? Jak szofera? Deska rozdzielcza, czarno-beżowa. No od razu schoweczek tutaj zobaczymy, nie będziemy sięgać. Proszę, cały twardo wykończony, ale praktyczny, duży. Beżowa część deski rozdzielczej. Tutaj black piano, tutaj jakieś chromiki. No coś, tutaj taki delikatny polocik wyczuwam. No i proszę, tutaj też schoweczek jakiś. Cup holder, ale taki dość płytki, ale cup holderek. Jak tutaj się w ogóle siedzi? Słuchajcie, odsunę kamerę. O, Petrohead sobie siedzi w busidle. Okej, tak pionowo, sztywne fotele są. Taki niewysiedziany, niewypierdziany ten samochód. A może jeszcze przejdziemy sobie na środek. O, taka szybciutka prezentacja. Na głowę mam tutaj miejsce. Troszeczkę na kolano jest problem, ale mieszczę się, no. Tym bardziej, że mój wzrost nie jest wcale taki normalny. Kawęcjuszek ładny, chromowany. Sześciobiegowa skrzynia. W skórce, panie, kierownica. Też tutaj jest w skórce, zaraz sobie tutaj siądziemy za kierownicę. Po środku nawet podłokietniczek taki mały, wspólny dla kierowcy i pasażera środkowego. Drzwi kierowcy. O, tutaj się, proszę, otwiera paliwko AdBlue. Ale to takie na sprężynce, proszę, jest. Zbiornik ropy ma tutaj pojemność 80 litrów, a zbiornik na AdBlue 20 litrów. Ogólnie miałem kiedyś do czynienia z flotą takich trafików, ale tych 95-konnych, osobowych, ale dużo biedniej wyposażonych. I te samochody przy takich 120 tysiącach kilometrów przebiegu w ogóle nie sprawiały problemów. Dopiero przy tak, nie wiem, 220-240 tysiącach kilometrów czasami trzeba było tutaj filtr cząstek stałych troszeczkę zrobić mu taką penetracyjkę. No wiecie, oczyszczanko. Normalna tapicerka, ale przyszycia białe. Podgrzewany fotel kierowcy. Mimo iż między przestrzenią pasażerską a transportową jest ścianka, to 2 metrów się tutaj mieszczę. O, tak tutaj się mieści prawie 2-metrowy Petrolhead. Nad głową pełno przestrzeni. Na kolana też jest tutaj spoko. Fotel możemy sobie podnieść, czy też opuścić. Odpalimy. No i proszę. Delikatna praca. Nie pałujemy, bo tutaj niebieska diodka się zapaliła, że auto jeszcze nie jest rozgrzane. No widzę, że nie mamy tutaj wskaźnika temperatury płynu chłodniczego, ani też temperatury oleju też nie ma chyba. Kierownica normalna, okrągła, bez podcięć, z takimi trochę aspiracjami jakby sportowymi. Skórka, skórka, panie, w trafiku. Fuj, jaki master. Tempomacik. Tutaj proszę. Aha, tutaj jakieś chyba wybieranie głosowe, nie jestem pewny. No i od razu przejdźmy do systemu multimedialnego. No tutaj taka centralna część. Proszę, schowek na monetki, nawiewy po bokach, klimatyzacja jest jednostrefowa, manualna, ale jest to ważne. System multimedialny jest generalnie tutaj prościutki, ekran
kolorowy, dotykowy. No, tutaj pewne personifikacje sobie, personalizacje można sobie wprowadzić. Multimedia niepodłączone, telefon ustawię, no takie tam. O, tutaj jeszcze przycisk od tempomatu. Typowo francuskie rozwiązanie. Albo ogranicznik, albo o, regulator się to nazywa, nie tempomat. Uchwyt na kubki. Tryb eko, w zasadzie to nie wiem po co jest ten tryb eko. Chyba delikatniej troszeczkę samochód tutaj reaguje. Pedał jest, nie jest taki czuły. Tutaj też typowo francuski manewr, za kierownicą taka trzecia maneta. Jest to mega wygodne, jest to sterowanie radiem i telefonem. I liczniki ponownie, obrotomierz analogowy, tutaj wskaźnik paliwa i cyfrowy prędkościomierz. Tutaj w manetce od wycieraczek się przestawia, co ma być widoczne w komputerze pokładowym. Widzę, chyba mamy tutaj czujnik zmierzchu, mamy też czujnik wycieraczek. No jest auto? Jest auto. To lusterko też... Wiadomo, no tutaj nie jest nam ono za bardzo przydatne, ale ku mojemu zdziwieniu, gdy wrzucamy tutaj bieg wsteczny, no to nie na tym ekranie jest wizja z kamery z tyłu, tylko tutaj właśnie, w lusterku, gdzie jest to ciekawe. A tutaj, co to jest w ogóle wide view? Boże, lustro! Aha, to jest, nie wiem, właśnie nie wiem po co to jest, szczerze. No, możecie napisać w komentarzu, może to jakieś takie usprawnienie dla kierowcy, żeby po prostu wygodnie się tutaj obserwowało przestrzeń przy aucie, tak bezpośrednio? Napiszcie w komentarzu, ja gaszę i jeszcze silnik. W ogóle te liczniki to jak chyba w Renault Clio są, czy to w kapturach. To jest też nadzwyczajny objaw kultury, jak na busa. Proszę. Maska na amortyzatorku, elegancko. Wersja Energy DCI 145. Było takie coś jak Energy 2000. Serdecznie polecam, bardzo fajne sety. DCI 145 oznacza to, że zagłębionego tutaj, bardzo nisko umieszczonego, ale to dobrze, bo niższy środek ciężkości, mamy dieselka, turbodieselka właściwie, uturbiony turbodieselek o pojemności 1,6. Mimo iż pojemność nie jest tutaj wcale taka duża, to ten dieselek, jak się okazuje, niczego się nie boi. Teraz chyba nawet francuskie dieselki 1,6 DCI montowane są w sprinterach. 145 koni mechanicznych oraz 340 Nm. Patrzę tutaj w ściągawkę, oznaczenie silnika R9M D4. No i to tak jak wcześniej mówiłem, prawie 1900 kg, 5 metrów długości. I jest tutaj przedni napęd, jeśli chodzi o zużycie paliwa. No to tak szybciuteńko tutaj zrobiłem mały teścik. Myślę, że w mieście to busidło by paliło gdzieś od 7 do 8 litrów przy 90 km na godzinę, no to mamy tutaj zużycie paliwa poniżej 6 litrów i przy 120 jakoś 8, jeśli chodzi o osiągi. Niestety przyspieszenie do pierwszej setki w deklaracjach ADAC nie jest podane, także musiałem tutaj, muszę Wam przedstawić swoją deklarację. Prędkość maksymalna natomiast już jest wpisana właśnie dokładnie dla takiej konfiguracji trafika Energy DCI 145 i wynosi ona niby 164 km na godzinę. To co, ja się pakuję do środka i cisnę na przejście graniczne w Kołbaskowie. W ogóle napiszcie w komentarzu, dajcie znać, jak mi się trafia bus do testu, jak go po prostu mam testować. Nie. Albo tak jak teraz, wszystko jest może ok, idealnie, nie wiem. No to co, jesteśmy na miejscu. Myślę, że czas palić bestię. Bestia, czarna larwa 5-metrowa. 1,6 turbodieselek pod maską, ale spokojnie. Te 164 km na godzinę, myślę, że to jest fake. No i co? Jak obstawiacie? 14 niecałe sekund do pierwszej setki. Może gdybym się tutaj spinał, zszedłbym niżej, tak do 13 z kawałeczkiem. Ale wiecie, to rekreacyjnie. Chociaż generalnie próby autostradowe busów powinny być chyba nawet ważniejsze niż osobówek, no bo busy przecież wożą towary. Ile razy czekaliście na kuriera, na swoją paczkę? No właśnie. Więc takie próby autostradowe jak najbardziej też trzeba przeprowadzać. No. Nawet nie wiem, czy tutaj do końca kręcić tego bus. Chyba nie właśnie.
Może, ale nie ma takiej za dużej różnicy, nie musimy go męczyć. No. No i dobra, szósteczka, zwalniamy, bo tutaj ograniczenie. No i zaraz kontrola. Oj, testu przemytnika, chyba ten busik nie przejdzie. Wygląda troszeczkę jak na trafika. Arogancko, wulgarnie i sportowo. Są kontrole i właśnie busy się sprawdza, to i leci sobie taki prywaciarz busikiem. Patrzcie, patrzcie. Bez przypału trafik, bez przypału. Ojejku, jak sobie przypomnę wstęp do tego filmu. A zresztą, no dobra, mam nadzieję, że perspektywa jest ok. I tutaj ciśniemy. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Oczywiście tryb eko jest wyłączony. Ale nagrywa, nagrywa. Ciekawe, jaka to będzie perspektywa. Damy szósteczkę. Do drugiego mostu 158 km na godzinę. No i teraz pod górkę 163 km na godzinę. Już było. Także prawie prędkość maksymalna deklarowana przez producenta. No panie drogi. Dobra, wiecie co? Skupimy się teraz na prędkościach obrotowych. W ogóle jaki wiatr? No jak widzicie, boczny, ewidentnie boczny. No to od wyższej prędkości zaczniemy z obrotami. Fajnie się tym autkiem leci normalnie. Trafikami to już tak naprawdę kulturalnie w zasadzie. To nie jest tutaj aż tak super cicho jak w osobówce, ale już jest znośnie, fajnie. To tak jest 140 km na godzinę według prędkościomierza, to jest 2599 obrotów. 120. Ach, niefortunnie Mondeo też tyle jedzie. 2259. Nie, 261. No i dobra, 100 km na godzinę to zaraz sobie sprawdzimy. Nie będziemy tutaj terroryzować Mondeusza. Dobra, depniemy sobie troszeczkę. Przypomnijcie mi o tym później. No, z szóstego biegu od dołu. Daj diesel ciągnie od dołu. Było lekko pod górkę, teraz troszeczkę z górki. No i teraz z powrotem delikatnie pod górkę. Wiecie, gdyby bocznego wiatru nie było, byłoby troszeczkę luźniej. Ale jak widzicie, taką prędkość deklarowaną przez producenta, no ten samochód bez jakiegoś większego problemu osiąga. Dobra, tutaj sobie przy 100 km na godzinę, zróbmy obroty, jeszcze sprawdźmy. Setka. Otóż 90-100 km na godzinę, poniżej 6 litrów mamy zużytko. 100 km na godzinę to jest 1888. Kurczę! Aż sobie sam brawo bije. Ej, wiecie co, chłopaki i dziewczynki? Zmierzymy sobie tutaj, może z piątego biegu, 100-150. Dobra. Na piątym biegu dociśniemy do 150. Myślę, że tak. No. 18-3. No a jakiego się spodziewaliście wyniku? 1900 kg na pusto. To i tak jest ok jak na busa. No. Równiutko 165 km na godzinę według GPS-u. Myślę, że możemy zwolnić. W ogóle ja pierniczę, nie wykasowałem zużycie paliwa na próbie autostradowej. Dobra.
Widzimy się na odcinku specjalnym. I tam skasuję zużycie paliwa. No i dobra. To ja tutaj już trzymam dodechę. Szósty bieg. Powiem wam, nie wiem szczerze mówiąc, czy tutaj jest jakiś kagańczyk, czy nie. Ale powinniśmy bujnąć się szybciej. Powinniśmy. Prowadzenie względnie ok. W ogóle nie czuć tutaj bocznego wiatru. To jest mega ciekawe. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Ty, a zaraz zjazd z górki będzie, a my już 176 licznikowe, 172 według GPS-u. Proszę państwa, jakie emocje. Teraz 100-200 będziemy mierzyć. No i co? Paka 8 będzie jak nic. Ja się cieszę. Patrzcie ja! Dobra, 182 km na godzinę według GPS-u. Ale ładnie poszedł skubańczyk francuski, no? Nie, no jeśli oglądają nas czytelnicy francuskie.pl, no to naprawdę możecie być dumni. Ale ładnie, no. Zjeżdżamy. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Na Szmyln. Średnie zużycie paliwa 14,8, tak 15 troszkę ponad było, jak tak pędzlowaliśmy. Ale to już wiecie, czekajcie, te okulary wezmę tutaj. Latają. No i dobra, tak to wygląda. Zobaczymy, jak będzie tutaj pod wiaduktem. Soundcheck. Dwójeczkę. Nie, no jest efekt kładzenia poduszki, głowy na poduszkę. Tak. No, tutaj jakaś BMA. GS chyba. Nie znam się na motocyklach, ale akurat chyba to było BMW GS. Jak ktoś się nie zna na motocyklach, to i tak powinien kojarzyć takie podstawowe modele, no. Chłopie, też się nie znam na jedzeniu na przykład, a wiem, co to jest jajecznica i kiełbasa, bo mam w końcu poloneza też. Dobra, nie wiem, wrzucę wam tutaj po prostu przebitkę, jak będziemy jeszcze jechać szybciej, o ile będziemy, w zasadzie to nie wiem. A few moments later. No i dobra, nie było już warunków, by się bujnąć jeszcze szybciej. Mimo wszystko 182 km na godzinę według GPS-u. No to bardzo ładny wynik, 185 według prędkościomierza jakoś grubo. I okej, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały film, próba autostradowa prezentacja wam się niesamowicie podobało. Mi tak, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.